takim impulsem, który mnie jakby pchnął do tego, żeby taki temat poruszyć, była prawdziwa historia, czy w tym sensie prawdziwa, że poznałam w 2013 roku, czyli to już 10 lat temu. Boże, teraz sobie to właśnie uświadamiam. Kobietę, która była postawiona przed takim dylematem, przed jakim jest postawiona w filmie bohaterka grana przez Martę Radkiewicz, czyli Łucja. To Państwu na razie tak strasznie dużo nie będę zdradzać, no ale jest to, albo chyba to mogę powiedzieć, no była to kobieta, której nie siostra, ale przyjaciółka, którą przyjaciółka poprosiła, przyjaciółka będąca no, w zaawansowanym stadium choroby terminalnej, o to by pojechała z nią, akurat w prawdziwym życiu była to Holandia, do jednej z klinik, no aby zakończyć życie na własnych warunkach. Ona nie mogła poprosić nikogo z rodziny, bo rodzina stanowczo jakby odmawiała jej takiego jakby prawa i też nie chciała, nie wiem, uczestniczyć, partycypować w takiej no właśnie powiedzmy formie odejścia, jaką ona sobie wybrała i zaplanowała. Więc ona będąc no, już zdesperowaną poprosiła tę swoją przyjaciółkę i ja tę dziewczynę poznałam, tę kobietę. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.